Uwaga, Gimper wstawił filmik. Jest to 5 godzin temu w ogóle wstawił. O, myślałem, że to jest wczoraj film. Pasto streamer, Kawiak pewnie, aresztowany. I bardzo dobrze. I Kimu w dupę i oby ten, jeszcze dostał wpierdol w tym więzieniu, szczerze mówiąc. Tego mu życzę. Bo jest zwykłym złodziejem, oszustem i degeneratem społecznym. Selekcja naturalna dla takich ludzi jak dla mnie. Dziękuję ci, Klaudynka. Na Discordzie już widziałem, już miałem propozycję od Lenki również na Facebooku mi napisała, żebym posłuchał Sejana występ, więc luz, luz, luz. Ale jak ja Lejana posłucham, to ja się poryczę teraz. Od 6 miesięcy... Wow, kurwa mać, znowu. Zapomniałem. Jasny gwint. Ale mi jebło po uszach. O kurwa. Ulala. Miesięcy do 8. A teraz to już super cicho mam. Co on tak w ogóle głośno gada? On to chyba nie miał aż tak głośno ustawionych tych... 8 lat pozbawienia wolności. Tyle grozi marsz... Dobra, jeszcze chwilę. Matko, jakie podgłoszenie to ma. On takich nie miał głośnych. Kurwa, nie miał takich głośnych przecież. Od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Tyle grozi Marcinowi F. Za czyny... 8 lat? Ja bym mu dał z 15. ...których dopuścił się w ostatnim... Chociaż młody gówniarz, ale to i tak, kuźwa, no... Młody gówniarz, no to tyle odpieprzył, że lepiej... Ja bym mu dał z 15. Lepiej nie słuchać Doletej i nie oglądać emocji Janka, jak się poważnie i smutne. No, to jest to, że jak ja posłucham teraz Janka, to pewnie poryczę się. ...w razie na swoich patostreamach. Wraz z kolegą zostali już złapani i czekają na Zajebiście. Rozprawę sądową, a wiceminister Cieplucha triumfuje przed kamerą. Tak się kończy. Zgrywanie kozaka. Oprócz tego, Matsu wreszcie szerzej... Jaki typ! Tak się kończy, a zgrywanie kozaka. Skoro, że jeszcze akcentu nie ma, kurwa. ...wypowiedziała się na temat swojej... A kto to jest? Ej, kojarzy twarz. Kto to jest? Zgrywanie kozaka. Dziewczyna, kto to oprócz jest? Tego, Natsu wreszcie szerzej... Natsu! To ta, co sobie na tych skamerkach grała, nie? Ładna dziewczyna. Szkoda, że taki zryty mózg ma. ...działa się na temat swojej perspektywy co do Pandory. Boxdel zorganizował kontrowersyjne aferki i Maja Staśko go krytykuje, a fani Julii Żugaj zarzucają jej, że ostatni koncert zagrała za nią dublerka. I to nie wszystko, o czym dzisiaj... Co ty pierdolisz? Ej, ale słyszałem tą piosenkę Maji Żugaj, ja jej powiedziałem. Tak, to była ona? To ta, co to śpiewała? O Jezu, nie pamiętam tej już piosenki, wyszła mi z głowy. Kompletnie nie moje klimaty. To ja tam powiedziałem, że ona chyba nie umie śpiewać, bo chyba tak jest. On czekał bardzo długo, żeby to powiedzieć. Porozmawiamy, bo jak zwykle dzieje się bardzo dużo, ale nic się, drogi widzu, nie martw. Ja nazywam się Tomasz Andrzej i będę twoim przewodnikiem. Dlatego jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w internecie, w tym momencie sobie zasubskrybuj kanał, żeby na pewno nie przegapić, a my zaczniemy sobie od newsa na temat zupełnie nowej aplikacji dla influencerów nazwanej Influence That Matters, która została stworzona przez Kasix, a także która jest partnerem dzisiejszego odcinka. Kasix... No po chuju ona zrobiła aplikację, co tam być może? To jedna z najpopularniejszych streamerek na Twitchu, która zdecydowała się w swojej działalności nie ograniczać do streamowania i tak oto powstał pomysł na platformę Influence That Matters. Skierowaną do początkujących youtuberów, influencerów czy content creatorów, którym ciężko jest znaleźć potencjalne współprace i reklamodawców. Warto też dodać, że mają bardzo ładne... barwy. Aplikacja ITM ma na celu w łatwy i szybki sposób łączyć twórców internetowych z reklamodawcami oraz usprawnić dla jednych i drugich planowanie działań i rozliczeń. Co ważne, aplikacja ma stosunkowo niski próg wejścia, a żeby zacząć się rozliczać, influencer nie musi nawet posiadać działalności gospodarczej, co jest bardzo miłym ukłonem, szczególnie w stronę małych twórców. Rejestracja na stronie jest szybka i prosta, a dzięki opcjom personalizacji swojego profilu możecie z łatwością znaleźć współpracę w branży, która was bezpośrednio interesuje. Jako youtuber z dużym stażem życzyłbym sobie, żeby taka aplikacja istniała, kiedy ja zaczynałem. Ej, to nie jest zły pomysł, kuźwa. To nie jest zły pomysł, to coś dla mnie, nie? Będzie trzeba ogarnąć to. Nie spodziewałem się tego po Kasix, ale pewnie, znając życie, nieźle na tym zarobi. Niestety nie miałem takich możliwości, ale wy za to macie. Dlatego koniecznie sprawdźcie sobie Influence That Matters. Jeżeli za coś bierze się Kasix, to na ile ją znam, ma to znak jakości. Dlatego a nie mam pojęcia, czy ona ma znak jakości. Obejrzałem kilka z nią shotów, tak? Dobrze? Shotów? Kilka z nią shotów obejrzałem i obejrzałem z nią ze 4-5 może filmów. Dobrze mi się jej słuchało. Osobiście dobrze mi się jej słuchało. Ma fajnego montażysty tak swoją drogą. Nie wiem, kto jej montuje, ale naprawdę fajnie montuje, bo naprawdę fajnie i gładko przychodzi
się przez te odcinki jej, nie? O, dzień dobry, Stachu, dzień dobry. Dobry wieczór Państwu, dzień dobry, trochę spóźniłem się, bo kroki wywaliło i Wi-Fi od tego spadło, ale ja dopiero zacząłem. Ona ma chyba firmę swoją, ja ją lubię na TikTok oglądać. Nie wiem, ale ta Kasix mi nie przeszkadza osobiście, nie? Bo mi się dobrze ją słucha. Dobrze mi się ją słucha, dobrze mi się ją ogląda, więc jest git. Tylko kurwa czasu nie mam zbytnio, bo jak ja już teraz mam czas wolny, to w sumie sam muszę robić live'a, nie? Żeby zabawiać swoich widzów, którzy mnie oglądają. Sprawdzajcie go sobie klikając w link w opisie, a my sprawdzę tymczasem... to. Powiem tak, sprawdzę to, bo to może pomóc w rozwoju, jakby nie patrzeć. Więc czemu by nie? Tylko jaka firma by chciała ze mną jakiekolwiek chciała sponsoringi robić? Ale za bardzo drę mordę i jestem zbyt wulgarny, wydaje mi się. Raczej nie przejdę przez kwalifikacje tego urządzeństwa. Zaczynajmy. A już tak naprawdę zaczniemy sobie od informacji o klonie Julii Żugaj, który miał zagrać koncert w Kaliszu. Jeżeli myśleliście, że to sztuczna inteligencja będzie zastępować twórców, to fani Julii mają inną teorię, bo twierdzą, że ostatniego koncertu w Kaliskiej Galerii nie zagrała ich ulubiona youtuberka, tylko dziwny sobowtór. Jezu, fatalnie. Ej, czy tylko mi się wydaje, że w Kaliszu była pobruba Julki? Bo Julka nie brzmi jak Julka i na innych zdjęciach z fanami nie wygląda podobnie. Grzmi profil miłostki Żugajki na TikToku. I to nie jako jedyny, bo tego typu wpisów pojawiło się więcej, a Nitkę w tym temacie na Twitterze obejrzało. Ale tak swoją drogą, to fatalnie to brzmiało. To fatalnie, jak to ona śpiewała, to ja pierdolę. No nie wiem, multi też się drze i przeklina, a jest ambasadorem Motorola. Motorola jeszcze istnieje? Ja myślałem, że to dawno padło. Jasny gwint. Ciekawe, ile zarabia z tego. 300 tysięcy osób. Julia miała brzmieć inaczej niż zwykle. Dublerka, tudzież klon Julii Żugaj, miała mieć na sobie perukę, co jest dziwne, bo Julka ma normalnie ładne blond włosy, nie musi nosić peruk. Jej uśmiech na jednym ze zdjęć miał być dość niepokojący. Żugajki zauważyły też, że z boku ta osoba, która gra koncert, ma inną budowę ciała niż Julia. I ludzie, Jezu, którzy zobaczyli wszystko te materiały na Twitter. Jak oni wszystko wiedzą, ale ona ma fanów. Ja pierdzielę. Bo to już są fani jacyś, to już nie są widzowie. To są fani. Oni dosłownie budowę ciała twoją znają. Ja pierdzielę. Że wyrazili jednogłośną opinię. Jako osoba, która nie ogląda Julki, nawet ja widzę, że to nie ona. No słuchajcie, rzeczywiście, mnóstwo komentarzy na Twitterze pisze, że hej, przecież to oczywiste, że to nie Julia Żugaj i nawet jak jej nie oglądamy, to widać, że to nie ona. I z jednej strony to jest jakaś drama z dupy Żugajek, ale z drugiej strasznie mnie to zaciekawiło. No, czy no ciekawe. Rzeczywiście Julia Żugaj wynajęła jakiegoś dublera, żeby zagrał za nią koncert, licząc, że dzieci się nie zorientują. Poprosiłem ją zatem o jakieś oświadczenie w tym temacie. Generalnie ja miałam wtedy na sobie perukę na tym koncercie, dlatego że przefarbowałam włosy na brąz i publikację odcinka miałam w niedzielę, a koncert miałam w piątek, więc mój stylista fryzur mi przygotował perukę, żeby wyglądały moje włosy jak moje stare włosy. No i przez to wyglądałam może trochę inaczej, może jakoś dziwnie wyszłam na tym konkretnym zdjęciu, gdzie wszyscy mówią, że nie wyglądam jak ja. Generalnie mogę zapewnić, że byłam na tym koncercie i to byłam ja. Oprócz tego Julka dostarczyła mi materiały, na których widać, że faktycznie tego dnia miała zakładaną perukę, bo nie chciała zdradzać, że przefarbowała włosy i faktycznie w ostatnim czasie przefarbowała włosy. Dostałem też materiał, na którym widać, jak zmierza na ten koncert i widać, że ma swój charakterystyczny tatuaż na lewej ręce i na... spoko, spoko, ale to... ale że ten... Boże... spoko. Ale ty, to jak to ona brzmiała, czyli tak jak przewidziałem, nie umie śpiewać dziewczyna. Moim zdaniem nie umie śpiewać. Fatalnie, nie? Na innym ujęciu jest on także widoczny na scenie. Nie wiem jak dla was, ale jak na moje, ta wersja wydarzeń brzmi całkiem sensownie i wygląda na to, że Żugajki niepotrzebnie podniosły alarm. Ale szczerze mówiąc, trochę się zawiodłem, bo naprawdę liczyłem, że wreszcie jakaś influencerka ale to trochę jest zabawne, ale ta typiara naprawdę, ta piosenka, co żeśmy słyszeli, ona w ogóle chyba jutro wpadnie na mój kanał. Pewnie dla osób, które oglądają ten odcinek, pewnie dzisiaj. Nie wiem, ale ogólnie to powiedziałem jasno, że ona chyba nie umie śpiewać. Chyba, bo tam było dobrze przerobione to wszystko. Ale teraz jak usłyszałem ten fragment z tego telefonu, to rzeczywiście dziewczyna nie umie śpiewać. Tragedia. I dziwi mnie, że ma takie wyświetlenia. To są o wiele lepsze artystki w Polsce, które zasługują na takie wyświetlenia, jak ona ma. Sobowtóra zatrudniła dublera, żeby odwalił za nią robotę. Wszystko jednak południowy wskazuje biegun? Na to, że tak, ludzie południowy się... biegun. No.
pomylili. Nie pomyliła się natomiast wytwórnia SBM, podejmując współpracę z użytkownikiem LatwoGang i ruszając z nową edycją SB Starter, czyli taką inicjatywą, która pozwoli wytwórni znaleźć młode talenty, spośród których w nagrodę jedna osoba będzie mogła podpisać z wytwórnią kontrakt. I mówię o tym dlatego, że ta akcja wykręca na TikToku całkiem chore liczby. Ponad 400 tysięcy polubień i niemal 4 miliony wyświetleń ma zwrotka, która aktualnie jest najpopularniejsza z całej akcji, a mnóstwo nagranych zwrotek przekroczyło na TikToku 2 miliony odsłon. Do akcji zajawkowo zgłaszają się także już rozpoznawalne osoby. Swoją zwrotkę nagrał na przykład Czaro NBA, czy bardzo dobrze znany wszystkim raper Kenke. Lato w 13 gramy w Krakowie, ledwo na nogach jest stanę. O kurwa, Kenke, jak się ty się zmieniłeś? A fakt, że akcja przeniosła się na TikToka, tylko pokazuje, jak bardzo wzrosło znaczenie. Mi ta nowa piosenka dosiada i ciągle ją nucę. Taki vibe świąteczny dla mnie, fajne dla mnie. Znaczy, no spoko, no dla ciebie fajne, dla mnie takie średnie. Ale ja tam ten, reakcję dam na YouTube'a. Jak nie widziałaś, to obejrzysz. ...nie tej platformy w ostatnich latach. Natomiast aktualna partnerka Marcina Dubiela, czyli Natsu, nie na TikToku, a na YouTubie, opowiedziała wreszcie o swoich odczuciach związanych z ostatnią bardzo głośną aferą z udziałem jej partnera. Film trwa nieco ponad 15 minut i dowiadujemy się z niego kilku rzeczy. Po pierwsze, para nadal jest razem, Natsu nie zostawiła Dubiela po tym wszystkim, co się stało, a także twierdzi, że miała okazję przejrzeć wszystkie jego konwersacje dotyczące feralnej sprawy i w jej odczuciu. Nas ta sytuacja na pewno nie poróżniła, ja Marcinowi ufam, ja nie będę go rozliczała za coś, co wysłał mając 18 lat, co było tak naprawdę tyle lat. Wiecie, no ona nie może go osądzać, bo ona w wieku 18 lat to ona się rozbierała przed kamerką. No wiecie, o co chodzi. To by było trochę jakby... Siema, cynkuś, dzień dobry, kasztan. Dla mnie to ona ma za uszami, on ma za uszami, no to się kryją. No ale, ale powiem wam tak, jedno jej przyznam. Fajnie, że go nie zostawiła. Ale lepiej, że się znalazło lepszego chłopa, nie? Chociaż on czy ona zasługuje, nie wiem. Nie wiem, wątpię. Oprócz tego influencerka podkreśliła, że chciałaby całą tę sytuację już mieć za sobą i z racji, że dalej z Marcinem mieszka, no to nie chce go unikać albo jakoś na siłę z nim nie nagrywać i życzyliby sobie, żeby wrócić do normalnego funkcjonowania. Obawiam się, że w najbliższym czasie... No jasne, żeby chciała, bo kasa się kurwa nie będzie zgadzać, no come on. A, dajcie spokój z tą dziewczyną. Może być to nadal... A szkoda, bo taka ładna, nie? No, taka ładna, amerykańska, się wydaje. Taka ładna, amerykańska i chuj. Usta zrobione, wszystko zrobione. Co, dziewczyna? Natsu w tej sprawie nie zawiniła. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wykazała się lojalnością względem swojego chłopaka i nie zostawiła... Boże, ma za swoje, za uszami? Rozbierała się przed tymi ludźmi? Przed kamerką? Kasę się ten? Dupę pokazywała, cycki, cipę, wszystko? No do czego ona chce? No dajcie spokój. Go samego w tak trudnym czasie, co jest, niezależnie od tego, jak jego przewinienia możemy oceniać, całkiem godne pochwały i za to szacun. Natomiast obawiam się, że jeżeli chodzi o taki ich powrót do normalności i... Plastic Fantastic jak Lalunia? Laluna? Laluna. Co to... Nie wiem, co to Laluna. Wspólne pokazywanie się publicznie, to może być z tym trudno. Dosyć trudno konwersowało się też braciom Tyburskim z Natanem Marconiem podczas ostatniego programu Aferek zorganizowanego przez Boxdela. Konfrontacja, takim słowem został zapowiedziany live, na którym wspomniany Natan Marcon miał zderzyć swoje poglądy i opinie. W ogóle ten Natan Marcon to wygląda jakby, nie wiem, jakby coś ćpał chyba, bo znaczy to nie żebym go osądzał, tylko tak mi wygląda. Cały napuchnięty walony, nie? Cały czas napuchnięty. Ale jest jak typu. Się okazało, na konfrontacji dziwne. Słownej się... Czy on może botoks se wciska? Ty. O, Klaksiok, jak dawno ci nie było. Dzień dobry. Kończyło. Nie, panowie. Jeszcze tak, jak ci Dobra. Tematów poruszanych na samym streamie było sporo, natomiast od samego początku było widać, jaka atmosfera będzie panować, między innymi po obecności ochroniarza w studiu. Całość wyglądała bardziej jak taka dziwna budżetowa wersja programu Face to Face. W powietrzu padało mocno ostrych słów, rykoszetem oberwało się... A nie wiem, kto to jest. Ci ludzie, kto to są? Co to są za ludzie? Ktoś wie? Ktoś ten? Bo on jest na teściu, ale jest geniuszem, tyle co już walka ma. I się to się śmieje z tych aferek do ost. Ceny, a ludzie się nabierają. Kto robi co specjalnie? Ten Natan? A mnie Natan chuj obchodzi, szczerze mówiąc. Nie wiem, kto to są za ludzie. To są jacyś aperzy? Ja, Klaksiok, słabo. Był słabo.
się również Adrianowi Polakowi, a cała ta akcja mocno nie spodobała się m.in. Mai Staśko. Dopiero co Boxdel deklarował, że się zmienił i chce robić lepsze rzeczy w sieci, a Fame MMA w trakcie Pandory zwolniło zawodnika za żenujący żart. Chwilę później promują agresywnego Marconia, który fizycznie atakuje, a u Boxdela takie sceny. Ten, kto zaprasza takich ludzi i ich promuje, dobrze wie, co robi i na czym zarabia. Grzmi Mai... To ma rację, no co ja mogę wam powiedzieć. Ja Staśko i w temacie wytknięcia pewnej niespójności w słowach Boxdela, to ciężko odmówić jej racji. Bo rzeczywiście jeszcze niedawno Michał deklarował, że cieszy się... O Jezu, bo to ludzie wierzą we wszystko, co on powie. Przecież to kurwa... On powiedział, że on mieszka w tym na pierwszy film. Zrobił sobie z Pandory w ogóle PR-owy, kurwa, serial. I ludzie mu wierzą, jak głupi, nie? Siema, co tak późno, wolne jutro? Nie, jutro mam do roboty. Siema, co tak późno, wolne jutro? A co, ty dwa razy to napisałeś? Znaczy, pasuje do niej idealnie. Się, że będzie mógł teraz robić lepsze rzeczy w sieci i dawać ludziom więcej pozytywnej energii. Tam sranie w banie, bo wtedy lata... mu było to na rękę. To jest człowiek, który lata tam, gdzie są wyświetlenia. Proste i logiczne. A tymi aferami i dymami wlewał w ludzi kwas i mu się to bardzo nie podobało. A tutaj mamy live z ochroniarzem i konfrontacją, w której oczywiste jest, że nie będzie ona przyjemna i na poziomie. Nie, frajerze, ty nie jesteś panowie, co ty powiedziałeś? No debil. Panowie! Boxdel na Twitterze zdecydował się odpisać w następujący sposób. To format, konfrontacja, jest ochroniarz, jest to robione w studio, nie wydarzyło się nic gorszego niż na konfach. Sama siedziałaś na Hajlik i miałaś świadomość, że przykładasz rękę do promocji zachowań dużo gorszych niż pokazane tutaj na aferkach. No i w porządku, myślę, że Michał ma rację odnośnie hipokryzji Mai, ale jak to się ma do jego deklaracji, że chce teraz robić inny content? Tak naprawdę ja robiłem taki content stary, zawsze jakieś afery, dramy, dymy, takie to wszystko było toksyczne mocno, przeforsowałem pewne rzeczy w głowie. A pierdole, gdzie on przeforsował? Nic nie przeforsował. Typ jest sztuczny. Ludzie mu uwierzyli, że pokazał siebie i tyle, a ja wiedziałem, że on nie jest sobą po prostu. To jest aktor. To jest aktor. Nikt go nie zna. To jest aktor. Jeszcze poprzekupił pewnie tą kurwa Olciak całą. Cały czas jestem pewien, że on przekupił. Nie ma chuja we wsi, że nie. To jest aktor. Ludzie mu wierzą. On się zmieni, gówno się zmieni, on po prostu chce zarabiać, on chce dalej być w internecie, chce zarabiać, proste i logiczne. I nie chciał dostać wpierdolu na mieście. Tak był jego chyba główna przyczyna tego, że płakał kurwa co 5 sekund, nie? Mimo, że ludzie go nie lubią, to tak szczerze ja nic do niego nie mam, w sensie do Marconia. Ja mam wysrane na tego Marconia, wygląda trochę jakby botoks wciskał w ryj, nie? Cały czas spuchnięty chodzi. Bardzo się zahermetyzowałem, zacząłem czytać, trochę inaczej analizować pewne rzeczy, i na pewno trochę mi się serce odblokowało też, no bo po wybaniu tego całego świata toksycznego mogłem się skupić tylko na sobie, więc widziałem też, jakie błędy robiłem. Oprócz tego na kanale Barola pojawił się obszerny Q&A, w którym odniósł się on do naprawdę wielu kwestii, z których najważniejsza była kwestia zaprzeczenia, że rzekomo miał on kupić mieszkanie dla Olciak 93 celem przekupienia jej, by zmieniła swoje zeznania. Akurat w to wierzę. Szczegółowo omówiliśmy go z Rewo w ostatnim odcinku podcastu Zgrzyt, który możecie obejrzeć klikając tutaj. A oglądać już niedługo Świat za krat będzie chociaż nie, przepraszam. Już ogląda. Polska policja dobrze. Udostępniła potężny materiał, na którym relacjonują moment schwytania Policja udostępniła materiał złapania kawiaka? Co oni kurwa w internecie chcą bawić teraz? To streamera Marcina F. I trzeba przyznać, że wygląda to bardzo profesjonalnie. Policja, tak? Policja, stoj! Otwieraj drzwi! Otwieraj drzwi! Jak się drze. Jeszcze jakiś czas temu k**ak odgrażał się, że jest za granicą i nie... Poważnie? Policja go tak ten? A to dziwne, nie? Tak drogi ryja? Nigdy nie miałem konfrontacji z policją, bo ja ogólnie jestem bardzo spokojnym człowiekiem. Policja tak drze ryja? Synkusz, masz fajną bluzę? To jest najtańsza bluza, jaką mi się udało kupić kiedyś. I ona ma może 6-7 lat. Kupiłem ją tylko takie na zapchaj dziurę, nie? Nie umiesz, kurwa, komplementować. Nie umiesz komplementować, nie? Kasztan, oj. Debil wrócił do Polski, takiej amby do dawno nie widziałem. W serialach tak krzyczał, jak oglądałam. Normalna policja nie drze ryja. No nie wiem, drął ja jakby policja, no nie wydaje mi się, że to broń do tego i kazać wyjścia, nie. Otwieraj drzwi! No drze się. Oni chyba serial sobie zrobili z policją, ten, nie? Zaleski, jak jest edukacja, to jak trzeba, to
Zależy pewnie, zależy od człowieka. Możliwe, no bez kit. Jeszcze jakiś czas temu Kak odgrażał się, że jest za granicą i nie planuje w najbliższych latach wrócić do Polski, w związku z tym nigdy nie zostanie złapany. Niestety, wszystko wskazuje na to, że pieniążki się skończyły i chociaż chłop miał nieźle kombinować, bo zamiast do Polski wrócił do Niemiec i potem próbował się do domu przebić autobusem, to... Jak pieniądze mu się skończyły? Tak szybko mu się pieniądze... Co on z tymi pieniędzmi zrobił? Przecież ten kurwa to kutołup miał. Bamburę. Co on? Pogrzało go? To zorganizowane i może dlatego? Możliwe. O, jednak może na... gościa emocje poniosł, może pierwsza akcja jego i się dra... Amerykę poczuł. Trochę za dużo i został szybciutko złapany. Niedługo potem wiceminister sprawiedliwości Cieplucha wrzucił triumfalny film, w którym podsumowuje sytuację k***a. Policja ujęła pato streamerów, którzy znęcali się nad dwiema dziewczynami i uciekli za granicę. Myśleli, że są sprytni. Myśleli, że są bezkarni. Myśleli, bo życie szybko udowodniło im, w jak wielkim błędzie się znajdują. No matko, jak wyreżyserowane. Tak sobie myślę, biorąc pod uwagę co... Jaki typo. Boże, jaka reżyserka. Jeszcze nie umie grać. O, masakra. Jakoś mi nie pasuje ten typcio. Jak wygadywał o panu ministrze. Jakieś ścierwa piszą, znaczy, że... w sumie, jo, tak, to on obrażał jego tam, że będzie mu dymał córkę, nie? I to tak, wiecie, miłego streamka, cynkuś, trzyma się. Dobra, no to dziękuję bardzo, że byłeś. Niektórzy policjanci są po prostu zjebani, więc dlatego drury ja. Wszystko jest możliwe. No w sumie jo, on pewnie się tam śmieje pod nosem, że cwaniakował, obrażał mnie, że córkę mi robi to i tamto i wiecie. Że co, że ja będę w więzieniu... Hasz, tak kocham PiS, o Boże. Córkę ci... To chłop musiał naprawdę mocno czekać, żeby móc powiedzieć do kamery: tak się kończy zgrywanie kozaka. No ale słuchajcie, to nie koniec problemów pana Marcina i jego kolegi, tylko początek. Bo grozi im, jak się dowiadujemy, od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności. Ja bym dał im 15. A już teraz złożony został wniosek o 3-miesięczny areszt dla panów. Te i wiele więcej informacji zdradził przedstawiciel prokuratury okręgowej w Katowicach. Wiecie, no nadepnęli na odcisk też niepotrzebnie tutaj typciowi i ma przesrane, nie? A czemu w ogóle nick cynk? Bo jestem cynk. Mogę dać ci cynk, jak żyć, i mogę dać ci cynę, żebyś... No. Nie, no, czemu cynk? Uczyłem się chemii, o ile pamiętam, i grałem sobie w szaję. To była moja pierwsza gra. I sobie pomyślałem, ej, cynk. Po cyna, nie? I sobie myślę, cynk fajne. Wchodzi w ucho, bung, masz taki bzdęk, cynk, łatwe do zapamiętania. I od razu pamiętasz. Jak policja nagrywa obławę, to zawsze jest na koksie. Jak coś nie wychodzi, to nagrań nie mają, nic nie wiedzą i tak dalej. Mogli na tych autostreamerów wysłać antyterrorystów, byłoby wtedy śmieszniej. No ale to jest marnowanie potem w budżetu, nie? Dla takich pajacy antyterrorystów wysyłać. Słyszałem, jak on mówi, że teraz zakłada mafię? Tak, słyszałem to. Debil. On myśli, że życie jest piękne i kolorowe. Ale jak mu się skończyły kasa? Gadał, że tyle zarabia, że oszukiwania ludzi i kasa mu się skończyła. Jaki typ? Z innymi, jakie zarzuty zostały postawione pato streamerom? Ogłoszono im postanowienia o przedstawieniu zarzutów obejmujące fizyczne i psychiczne znęcanie się nad pokrzywdzoną, nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, usiłowania obcowania płciowego przy wykorzystaniu stanu bezradności jednej z pokrzywdzonych. Jeden z mężczyzn usłyszał zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu w związku z uderzeniem kobiety butelką szklaną w głowę. No i sytuacja tych koleżków jest o tyle ciężka, że wszystkie te rzeczy są widoczne na wideo, no, które sami najlepsze dostarczy... jest to, że cała Polska o nich wie, nie? I to jest jeszcze lepiej. Czyli streamując to... Te debile se sami zrobili krzywdę. No to debile, bo inaczej ich nie mogę nazwać. Na dodatek pan z prokuratury potwierdził, że obie dziewczyny złożyły już zeznania. Obie też mają być pełnoletnie. O tym wspominam, bo gdzieś chodziły jakieś plotki, że jedna z nich miała mieć 14 lat, no ale okazuje się, że to nieprawda. Obie są pełnoletnie, obie już złożyły zeznania. Zgodnie z tym, co mówi pan przedstawiciel prokuratury. Ale im też się kara jakaś należy, kurwa, co to ma być w ogóle? Policja, stój. Zostali przesłuchani, złożyli wyjaśnienia, nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów i w trakcie tych wyjaśnień umniejszali swoją rolę w zdarzeniu. Jakże ja się cieszę, że ci panowie są tam, gdzie powinni się znaleźć. Po pierwsze w areszcie, po drugie w rękach polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ale ja się cieszę, że te debile nie będą robić krzywdy innym ludziom w tym momencie. Mam nadzieję, że wylądują na maksymalną karę, czyli 8 lat i może coś do nich dojdzie.
Nie? Może coś do nich dojdzie, do tych kurwa tępych ubów. I nareszcie skończyło się to cholerne poczucie bezkarności, które towarzyszyło im w ostatnich tygodniach. Tak się kończy zgrywanie kozaka. Temat na Twitterze dosyć szeroko relacjonował Konopski, a także przypomniał on o zakładzie, który Kawiak postawił 23 sierpnia tego roku po pierwszych materiałach Konopa na jego temat. Bowiem chciał postawić całkiem sporo gotówki, zakładając się z Konopem, że do końca tego roku nie trafi on do więzienia. Największy polski konfidencja, Konop, idę o zakład, że do końca roku nie trafię do więzienia. Gdzie moja kasa? Napisał bardzo celnie Konopski. A ja tylko powiem wszystko dobre, co się dobrze kończy i miejmy nadzieję, że wyrok będzie odpowiednio surowy. Nie odpowiednio surowy, tylko najwyższy wyrok kary, bo to są niebezpieczni ludzie. I oni muszą się nauczyć. I muszą wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Nie wezmą odpowiedzialności za swoje czyny, upiecze im się, to będą dalej takie coś robić. Tylko nie wiem, czy się ich da zrecjonalizować. Wiesz co, ja nie wiem, czy się ich da. Trzeba próbować. Jak nie, to do więzienia, no kuźwa, co? Chociaż dla mnie to... nie chcę być tu wulgarny, ale naprawdę, selekcja jakaś naturalna mogłaby być. Pomimo, że można by rzec, że i jego kolega są już ugotowani. Straszne? Wiem. To koniec tego odcinka w związku z tym gównianym żartem. Dzięki za uwagę. Cześć. Dziękuję bardzo. Dałem ci łapeczkę. No nie wiem, ja powiem wam tak. Ja się cieszę, że ich złapali, bo no przesada. Przesada z nimi była. Znaczy z Kawiakiem i ten gościu potem się dołączył, debil. Kto by chciał trzymać z Kawiakiem? No ale jakby nie patrzeć, Kawiak osiągnął to, co chciał. Czyli stał się popularny na całą Polskę. Przez chwilę. A za tydzień o nim się zapomni. A on będzie miał 8 lat więzienia. Mam nadzieję, że coś do niego dotrze. Ale szczerze mówiąc, trochę wydaje mi się, że nie. Że nie. Więc lipa. To tyle.